Dobra, wiem, że stream miał być do 12, a zagramy sobie jeszcze jedną ustawkę, bo wygraliśmy, to przecież tak nie można skończyć. Ta szafka super wygląda. A, dziękuję. Spoko, że jest po lewej mikro, bo byłoby pusto tam inaczej. A, w sumie to dobry pomysł, można by wstawić po prostu po lewej coś. Tutaj takiego postawić ten stojak na ubrania. A czy tutaj jeszcze będą te pianki tak dookoła, że to nie będzie aż takie puste. Piekło perfekcjonisty. No nie, no to właśnie gąbki będą jeszcze tutaj przyciągnięte, że tutaj też będą gąbki po lewej stronie, nie? Co my mamy? O czym ten filmik będzie? A to akurat nie będzie jeden filmik, to będzie kilka filmików. Siedmiu nowiutkich przeciwników. Wszyscy gotowi? Murlocki na start. I ten uśmiech mówiący HS, najlepsza gra karciana świata, Fun Interactive. Nie, akurat ja coś tam gadam. Znaczy tam jest taki trasztok totalny, tak żeby tylko sprawdzić, jak dźwięk brzmi i jak to wygląda. A coś tam gadałem chyba. Chcesz zarobić $1 000 000? Musisz nagrać milion takich filmik. Nie, musisz nagrać taki filmik i sprzedać go 1000 razy po 1000 zł. Coś w tym stylu. Mikrofon troszkę przeszkadza, bo jednak zbyt rzuca się w oczy. Okej. No dobra, no widzę, że ten. Widzę, że faktycznie ten mikrofon może nie jest taki tak genialny, jak mi się wydawało. No ja go specjalnie zostawiłem w kadrze, bo mi się podoba, jak tak ten sedynda. Ale może to tylko moje. Mam tu dla ciebie prawdziwy kanker świeżaku. Duwi van Murlodzgs. A dobra, będzie. Coś może nie. Kurde, a dobra, zobaczę. Na pewno dostanę coś super, jak tego nie zamrożę. Już za rok matura, konfitura. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. O matko, ludzie. Dorobiłem się srebrnego przycisku od YouTube'a. Po nie wiem ilu latach od wbicia 100 tysięcy wreszcie mój srebrny przycisk do mnie idzie. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię. A to nie jest głupie. Dobra, tylko teraz chcemy smoka. Czy pirata zmniejszającego koszta? Ja chyba smoka. Tak myślę. Nie, chociaż ja miałem sobie, czy to dobry pomysł. A, zobaczmy. To już wiesz, co będzie na ścianie wisieć tam, gdzie światło było. Znaczy tam nic ma nie wisieć. Znaczy zastanawiałem się, czy tam nie pierdzielnąć jakiegoś plakatu. Bo mam takie plakaty słowa, które by tam idealnie pasowały. Aha! W sensie, dobra, o tym piszecie, że ten przycisk tam... Ale to jest takie małe gówno przecież. Na tej ścianie to zginie. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką! Już za rok matura. No i nie ma smoka żadnego. Dobra, no kupmy to i zagrajmy tak. Zobaczymy, co w następnej wypadnie. Świetnie sobie radzisz. Świetnie se radzisz, ziomie. Ja bym promował twoje zdjęcie z długimi włosami doklejonymi w Photoshopie. WoW, ale miał bujną fryzurę, a teraz jest łysy. Chcę poznać historię tego człowieka. Nie głupie, nie głupie. Albo ten taki portret jak Napoleon.
ci się wiedzie. Sypacne. I co? Kupujemy takiego. Nie, kupmy smutno. Tego frizować nie będę. A chyba pójdziemy w smoki, nie? Co tu idą? Murloki, piraci, demony, smoki, demony, smoki. A tam niewiele tych smoków, zobaczymy. O tak, cały nagi na koniu. O no! Cały na koniu z fajką przerzuconą na ramię. Albo za szyję, nie? Tak sobie wezmę, zarzucę. Perfect idea. Abym sobie zrobił herbatkę. Też po streamku zrobimy. Dobra herbatka nie jest zła. Ta. W takim momencie wiem, czemu klipy są wyłączone u ciebie. Jedynie ze względu na te problemy z muzyką. Wiesz, gdybym ja się wstydził tego, co powiedziałem, albo nie chciałbym, żeby to było publiczne, to bym tego publicznie nie mówił, nie? Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. O. Piraci, smoki, murloki, smoki, demony, piraci. I jeszcze raz. Trzy smoki. Kurde, nie wiem. Mogę kupić. Zrobię tak. No bo jednak taki ziomeczek, no trochę tam przytankuje, nie, demedżyku? Jak sobie myślę. Świetnie sobie radzisz. Jak sobie myślę. O. Badzium. O panie, ale demedż mu w klepę. Na mordeczkę leć, proszę, 14. Naprawdę dobrze ci idzie. Ale trasz na tym stole jest. No nie mam co tutaj kupić, no chociażbym bardzo chciał, no to wszystko się nadaje do. No śmiało, dupy. Wynajmij sobie któregoś. Co, smoki? No dobra, no dajmy te smoki. Zobaczymy. O, dobra, jest Smoczysław. Przecież trochę spaliłem. Fak, kurde, nie pomyślałem oczywiście. Dobra, wyrzucę to i wyrzucę to. Nic nie interesującego. Czy zagram jeszcze kiedyś Gwinta? Nie wiem, może. Jak nagle stanie się coś, co sprawi, że będzie mi się chciało w niego zagrać, to zagram. Jeżeli się nic takiego nie stanie, no to nie zagram. Wynikiem. Idealnie. Level up. Przecież nie wiem, czy w sumie level up to akurat był najlepsza opcja.
Tego można by przysycić. Ale nie można, bo nie ma jak. Ale z drugiej strony... No jako mogę chcieć... Fryzować to? Albo w sumie sprzedam coś? Bo mogę sprzedać tych dwóch dzióbków. Dobra, to może nie być głupie, bo oni mi są, nie są jakoś super potrzebni. Niech będzie tak. Jak ten zaatakuje pierwszy, to się od... Jocho ogra odbije. Love and peace. Już za rok matura. O, jeszcze dostał tego. To się na pewno przyda. Proszę, zabija jednego, drugiego, chłopie. Trzeciego. Patrzcie, jak on żniwa zbierze. O nie, nie zbierze aż takich. Naprawdę dobrze ci idzie. Nie ma smoka tu żadnego, którego bym chciał. Oj, nie ma. Tutaj smoka też niespodzianka, żadnego nie ma. Tak samo tu. Tu jest Hungry Dragon. No jaja se chyba robisz. Dobra, jest taki. Przytuliłbym go z miłą chęcią, ale... Że znowu mogę tego sprzedać, ale nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. Mogę sprzedać tych dwóch i wymienić na tego. Nie, poczekajmy. Jeden gold chyba nie jest tego warty. Tego damy tu. Wyróżnij moją wiadomość. Zdras twój. Co? Niestety nie rozumiem, przyjacielu, tego słowa. Spory ten juggler. Może być problematyczne zabicie go. Siemandero po rosyjsku. Wiesz, może cię zaskoczy, bo ja wiem, że wyglądam dosyć inteligentnie i tak dalej, ale rosyjskiego akurat nie znam. My Russianin is very weak. This is Russian weak. Tego mordo. Szmokulec, ale tego szmokulca to my nie chcemy. O, panie. Ale takiego to ja bym przypikowałbym takiego. Zobaczmy, co my tu mamy. Jest takie jedno słowo określające aktualne karty, jakie dostałem. Zaczyna się na G, a kończy na O. Przydałaby się większa łajba. Za czarnoskrzydłego! Hmm.
No i tyle. Lipa z tym challenge'em, ale najgorsze w tym to, że przez niego straciłeś tak z półtora dnia, bo trzeba jednak to odespać i dochodzić z tamu poczucie. Znaczy, wiedziałem, no to raczej nic nie straciłem. Nie miałem na ten dzień jakichś ambitnych planów, więc to co bym robił, to bym pewnie nic nie robił. Tam akurat, jeżeli o to chodzi, to... No wiesz, że tak naprawdę tego nie odsypiałem jakoś, bo wstałem w niedzielę o 16, nie? Więc jak sobie tak pomyślimy, że wstałem w niedzielę, w sobotę o 11, poszedłem spać gdzieś tam w nocy i wstałem o 16, to 5 godzin straciłem, nie? To wszystko. O, krap. Witam najlepszego streamera w galaktyce. Gdzieś tutaj Rok siedzi? Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Dziękuję, znaczy dziękuję, bardzo miło, ale w sumie to nie uważam się za najlepszego streamera gdziekolwiek. A tak prawdę powiedziawszy, to uważam się za chujowego streamera strasznie. Czy ja chcę kupować tego ziomka? Dobra, i nie będę. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. To sprzedaję. Do tyłu i o złoto do przodu. Chwilę, bo ja nie mam synergii ze smokami za dużej. To mogę sprzedać to, to kupić. To zagrać. Uroząd. Z czym ja grałem? Z tym, a co on tam miał? Urlogi. A to jest ten ziutek z demonami. Ty, to on może mnie pokonać. Ciekawe. Jaki polski HS, taki polski streamer. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Skoro tak mówi tato, tak jest. Ja to nie rozumiem. Bo oni nie rozumieją. Dobra, my wygrywają. OPR. Dobra, zróbmy tak. Mamy brana. Na co mi ten bran? To też mi niepotrzebne. To też średnio i to też średnio. Na to, że możesz zdobyć trójkę. Okej. To wydaje się nie być najgorsze i najbardziej tragiczne. Ale gosik. Waha się losy tego świata. I tak tego i tego wyrzucę, ale tego i tak wyrzucimy. Szukamy smoków. Jednego smoka w sumie szukamy, nie? Jednego smoka i Battlecry i Elo. Tu nie ma niczego ciekawego z Battlecryem. Chyba, że teraz odpadnę, to się rozwiąże. Problem. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Let me see what you got here, dziecino. Ty, przez chwilę myślałem, że coś się zbugowało, nie? Patrzcie. Kalegos, Kalegos, tutaj trzy smoki takie same pod rząd.
Dobra, mam 8% szansy na wygraną i on ma 53% szansy na niezabicie mnie. Żyję. Żyję i mam się dobrze. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Nie ma niczego. Jest okrzyk bojowy. Kolejny okrzyk bojowy. Ty no naprawdę nie ma tu nic. Chwilę, bo to sprzedaję. Gitara. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Systemy obronne włączone. Systemy obronne włączone, włączone, włączone. Oj, tak bardzo są systemy włączone, włączone, włączone. Ty, what the fuck, czemu mam murloki? O nie, jak on ma murloki, to ma pewnie jakieś najebanie, nafitowane murloki, że żygać się idzie. A, no, coś w tym stylu. Ale dobra, aż 61% na wygraną. Oj. Hermanie! Jak ty mi mogłeś to zrobić? Dobra, dzieci, do remis. Satysfakcjonuje mnie to. Bo my teraz ten. My teraz lecimy tutaj. Lecimy z tym, z tym. I z tym też lecimy? A może się zroluje? Chociaż nie. Dobra, jebać. Komu ja chcę dać tego wariata? A może i... A teraz pokażę wam swoją nową skórę. No to da się popalić. Nic specjalnego. No niech będzie tak. Zresztą też murloki. Cześć, Nifres. Świetnie sobie radzisz. Świetnie se radzisz, ziomie. Ale dobry call z postawieniem tego, żeby DS-a zbić. A nie, 95% na wygraną, jak już przytem mam. Okej. Gitara. Taraz cię ma. Nawet Witalek się znalazł. Dobra, mamy top 3. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Top 3 many, many, many. Niepokonany mamy, many. Krzyków bojowych to ja tu nie widzę. Tu jest trochę więcej okrzyków bojowych. To sprzedamy. Nie ruszaj się. Kolejny zadowolony klient. Solidny strategiczny wybór. No i git good.
Oby. Teraz tak, no z Dormu przegrywa z botem, ja wygrywam z Cerą i jest dobrze. No, oj. Słabo to wygląda, słabo. Może być tak, że jednak nie wygram. O, wow. Ale z Nozdormu się sprawdziło, bo przegrał. No to będzie plus jakieś 30. O, nawet 56. Not bad, not bad.